Witajcie na naszym kolejnym codziennym spotkaniu przy kawie o sprzedaży zwanym Sellspresso. Będę to powtarzał tak długo, aż wszyscy nasi uczestnicy już będą dokładnie wiedzieć, czym jest Sellspresso. Dzień dobry, Krzysztof Rzepkowski, też będę to powtarzał. Ze mną Dariusz Milczarek, który zaprosił mnie na rozmowę o cechach, o postawie takiej, która płynie w krwi obiegu handlowego. Tak, tylko do jakiegoś takiego może drobnego wyjaśnienia, jeżeli nasi widzowie by tego nie zauważyli, no to za nami piękne studio Sandlera, bo nie powiedzieliśmy tego pewnie tak wprost dawno, że pochodzimy w pewnym sensie, albo jesteśmy, nie chcę powiedzieć fanatykami, ale orędownikami i ambasadorami. Apostołami. Apostołami! Jesteśmy apostołami edukacyjnymi metody sprzedaży zwaną Sandlerem. Dobra, to tak żeśmy, no bo to zawsze trzeba jakoś ładnie powiedzieć. Ten początek jest istotny. Ale chciałbym, Krzysztof, wrócić do tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Tak. Mianowicie wczoraj zaczęliśmy rozmawiać o tym, co jest w życiu ważne, handlowca w życiu ważne. Czyli jakby co on, jaki on powinien być, żeby był mistrzem. To jest potencjalnie dla niego ciekawe, też może dla jego szefa i tak dalej. Mówiliśmy, że postawa i ty żeś wprowadził taki bardzo ciekawo brzmiący akronim, tak, który się nazywa Osocze. Zresztą jedna ciekawa, przypuszczam, że to był twój szkoleniowiec, ten uczestnik szkolenia rozszyfrował to, cwaniaczku, ale nie wszyscy słyszeli i byli na twoich szkoleniach. Co ty, kolego, w ogóle masz na myśli? Dobra, to jest, słuchajcie, sześć cech, które postrzegam jako kluczowe u sprzedawcy. I zacznijmy od pierwszej litery O. Co byś stawiał pod tym O? Ja wiem co, ale ja bym powiedział, oczywiście, że odwaga. No oczywiście, że odwaga. Myślę sobie, że odwaga jest takim kluczowym elementem. Jakoś długo się nad tym zastanawiałem kiedyś, jak rozpoczynałem swoją pracę w sprzedaży, co determinuje, co rozróżnia tych najlepszych od tych, którzy no, osiągają przeciętne wyniki albo w ogóle słabe wyniki. Często jest tak, że w tej sprzedaży to Pareto pięknie działa, prawda? Czyli 20% handlowców gdzieś tam osiąga te 80% wyników, a reszta jest. Więc co odróżnia tych najlepszych od tych przeciętnych albo słabszych? I zdaję sobie sprawę, że odwaga jest elementem kluczowym. Teraz co mam na myśli mówiąc odwaga? No po pierwsze to jest odwaga do wychodzenia ze strefy komfortu szeroko pojętego. Trochę oklepanie. Wiem, brzmi oklepanie, brzmi jak nauka coachingu, tak, ale ja w sprzedaży tak naprawdę jako główne zadanie mam w kółko budowanie nowych kontaktów, nowej sieci klientów, trafiania do nowych osób. Oczywiście ja mogę cały czas podlewać tych moich klientów obecnych, ale jeżeli nie rozwijam się, to raczej się zwijam, prawda? No taka prosta zasada. Dokładnie, więc ja, moim zadaniem jest cały czas docieranie do nowych ludzi i mówienie o moim nowym produkcie, albo moim starym produkcie, ale informowanie kolejnych rzeczy. I teraz ten prospecting taki wychodzący, taki outbandowy, gdzie ja powinien do tych ludzi trafiać, dzwonić do nich, spotykać się, wchodzić na jakieś, nie wiem, koła biznesowe, cokolwiek, jest zawsze tym właśnie takim trudnym wyjściem ze strefy komfortu. Tak naprawdę konia z rzędem temu, wiesz, kto lubi zimne telefony. Jakiś taki usłyszałem żart, nie do końca się z nim zgadzam, ale że jak ktoś mówi, że lubi rano robić zimne telefony, to jest idiotą. To jest kłamcą. Tak, idiotą i kłamcą. Ale znam takich, którzy, ale tak mówiąc, słuchajcie, wprost, no to trudno sobie wyobrazić sytuację, że ja idę sobie tak do pracy i myślę sobie, ale świetny dzień. No, dzisiaj cudowny dzień, zaraz wejdę do biura, naleję sobie kawę, a potem 150 osób mi odmówi. No tak, ale dobrze wiesz, że jak nawet wymawiał nasz, nie chcę powiedzieć przodek, tylko nasz fundator naszej idei, no to nie musisz lubić zimnych telefonów. No po prostu musisz je wykonywać. No, tak, ale żeby to wiedzieć, żeby je wykonywać, ja muszę coś przełamać w sobie. Muszę przełamać pewien opór, mieć pewnego rodzaju umiejętność poradzenia sobie z odmową. Muszę mieć odwagę do tego, żeby potem się pozbierać po tej odmowie. I to jest jeden z obszarów tylko tej odwagi. Wiesz, no takie dobra, wychodzenie do innych ludzi. Ja podejdę na ulicy i powiem, panie Darku, przepraszam, albo nawet nie znam twojego imienia, tylko przepraszam pana, wie pan co, bo tak akurat przechodząc pomyślałem sobie, wie pan, głupio to tak podchodzę, ale pomyślałem sobie, a nuż pan kojarzy kogoś, kto... No to już jest, wiecie, daleko idące wyjście z jakiegoś takiego komfortu do rozmawiania z innymi. No dobra, ale poczekaj, bo ja przy tej odwadze chwilę zostawię, jeżeli dobra pozwolisz. No tak, bo to jeszcze nie jest koniec tego tematu. A, no dobrze. A nie, bo ja bym go lepiej zrozumieć, bo powiesz to, bo jedna strona, to ja rozumiem, że to jest z jednej strony jakaś odwaga, taka rozumiana nawet tak literalnie wręcz, prawda, że ja po prostu wychodzę i nie boję się tego, co ktoś do mnie powie, nie boję się odrzucenia. Tak. I tak dalej. Natomiast wiesz, ja jak myślę sobie o takiej trochę analogii w ogóle życiowej, to zawsze lubiłem tak myśleć, że wokół nas są po prostu różne okoliczności i to, co trzeba w życiu zrobić, to po pierwsze je zauważyć,
a po drugie odważyć się wsiąść do autobusu, tak? No to, czyli po prostu, no bo on odjechał i no już i więcej... No i tutaj wchodzisz, wiesz, w drugi obszar tak naprawdę odważnej decyzji, nie? Odwagi do podejmowania decyzji. No dobra. No i to jest dokładnie to, ale to jest właśnie ta odwaga. Czyli, że ja mam pewną, nie wiem, szansę w życiu, mam pewnego klienta, dajmy na to. Wiesz, ja mogę tak naprawdę spotkać klienta, który mi ustawi mój biznes na kolejne miesiące, jak nie lata, i nawet mogę wiedzieć, że to jest klient potencjalny. Tylko czy ja mam odwagę do niego podejść? No dobra, okej, no rozumiem. Nie, bo to też jest jakby... No, wsiąść do tego autobusu, o którym mówię. No tak, tylko że zobacz, ja pamiętam takie słynne ćwiczenie Sandlera, od którego zacząłem moją przygodę ze sprzedażą w ogóle, a szczególnie z modelem Sandlera. Możesz nie uwierzyć w to, ale ja naprawdę jestem z zamiłowania i z natury introwertykiem, choć z wyuczoną ekstrawersją, ale pamiętam jak Sander, który był no, totalnym introwertykiem, któregoś razu zapragnąwszy być bardziej otwartym, wprowadził sobie takie ograniczenie, czy takie ćwiczenie, czy taką zasadę, która mówi tak: każdego dnia, jeśli wejdziesz komuś w strefę komfortu, to zagadaj. Strefa komfortu, czy nie wiem, 1,5 metra, 2 metry. No, jesteśmy w wielu takich sytuacjach społecznych, gdzie łamiemy sobie trochę tą barierę i wtedy tak trochę się czeka, że kurde, niezręcznie czuję, a to w autobusie, a to widzi. Ale ja to wziąłem sobie do serca i rzeczywiście wypracowałem sobie kilkanaście takich prostych rzeczy. Tam, dzień dobry, widzę, przysłuchiwałem się rozmowie, tak się zastanawiam, dzień dobry, nazywam się. I testowałem to. To jest w ogóle świetne ćwiczenie, które wszystkim rekomenduję, to po 3 miesiącach zmienia życie. Ale dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że ta odwaga mi przyszła z czasem. To nie jest tak, że ona się nagle okazała, że jest wrodzoną. Oczywiście. Prawda? To nie jest... Ona jest super do wytrenowania. Tak. I powiem ci, że mówię dokładnie to samo. W sensie ja też wyglądam na bardzo ekstrawertyczną i odważną osobę, a uważam, że tak naprawdę to jestem trochę nieśmiały. I że jest mi tak... Ty jeszcze jesteś pantoflarzem na dół. Powiedział Dariusz Milczarek. Dobra. No, więc tak, to jest do pouczenia według mnie. Wiesz, ale to oczywiście, że będziemy cały czas wracać do tej podstawy, czy ja mam coś urodzonego w sobie. No nie, no takiego czegoś, co ja to nie wiem. To jest kwestia tego, jak mnie też wychowano, na ile mnie wzmacniano, na ile byłem pewny siebie, na ile mnie w szkole karcono, mówię, no siadaj, że kości demoniu. Ale szereg elementów, ale powiem ci, które potem mogę zmienić. Ale właśnie, widzisz, i tutaj ja bym chciał tego dotknąć, bo to jest fascynujące dla mnie. Na przykład to jest właśnie, to jest trochę takie spojrzenie, gdzie ta odwaga się zaczyna. I jak ona jest rzeczywiście istotna w tej sprzedaży, czy mogę ją wytrenować, czy nie mogę nie wytrenować, prawda? Czy ta odwaga, czy to jest taka... Wiesz, to ja myślę, że tak, mogę ją wytrenować sobie, ale muszę najpierw mieć odwagę, by podjąć decyzję, że chcę się zmienić. O, i to jest bardzo dobra puenta, którą właśnie zakończymy, drogi Krzysztofie i szanowni nasi oglądający, to dzisiejsze spotkanie. Ja już jestem ciekawy, co będzie dalej w tej odwadze, bo ja mam w głowie, że ta odwaga to jest taki wielowątkowy kawałek. No oczywiście, że tak. Słuchajcie, piszcie, komentujcie. Piszcie o swoich doświadczeniach z odwagą. Na ile ten brak odwagi, w których sytuacjach was trochę może pohamował, czyli autobus przejechał. No był, mogłem wsiąść, ale zabrakło mi tego. Tak gdzieś w którymś momencie się zawahałem i de facto nie wsiadłem. Ja mam takie wrażenie, wiesz, jeżeli mogę jeszcze w minutę, bo tak dasz mi jeszcze 40 sekund. No 30. To wiesz, taka jest fajna anegdota, która mówi, że no możesz całe życie się przygotowywać, że jak będzie szła ta najpiękniejsza dziewczyna, najpiękniejszy ideał twój, to ja podejdę. Jak ona podejdzie, to ja powiem wtedy, dobra, jak będzie szła, to ja o taki żarcik mam tak dalej, nie? I potem następuje ten moment, że kurczę, widzisz, idzie. I sobie myślisz, dobra, pewnie zaraz będzie wracać, to zagadam. Ale ona już nie wróci. No właśnie, tego powiedziałem, że te autobusy odjeżdżają i już czasami... Tak, i koniec. Okej, no drugi autobus podjedzie, ale to już jest inny autobus. O tym nam napiszcie, czy takie sytuacje pamiętacie, gdzie właśnie tej odwagi gdzieś zabrakło, nie podeszliście i ta miłość życia już nie wróciła. Do zobaczenia, jutro powiem więcej odwagi jeszcze. Cześć.